Pomysł na ten film był dość prosty. Aby pokazać wszelkiego rodzaju ludzkie patologiczne zachowania, wystarczyło po prostu sięgnąć do środowiska, które aż od tego kipi. A nie jest tajemnicą, że swego czasu w polskiej policji pod tym względem nie było kolorowo. Poznajemy więc losy kilku funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, którzy są totalnym zaprzeczeniem definicji stróżów prawa. A jeżeli chodzi o pojazdy, jakie zobaczymy w tym filmie, to zaczynamy oczywiście od samochodów głównych bohaterów. A są nimi BMW 3E46, Honda Prelude z końca lat 90., Subaru Impreza o oznaczeniu GC, Volkswagen Golf 3 GT, czy używany przez chwilę przez głównego bohatera Mercedes G-Klasa 400 CDI, W463 i Chevrolet Corvette C6, ale i epizodyczne i bardzo widowiskowe Ferrari F430. To oczywiście nie koniec, ponieważ na ekranie widzimy mnóstwo ujęć z warszawskich ulic i sporo mniej lub bardziej backgroundowych pojazdów, takich jak na przykład Audi 80 B4 Avant, Audi A8 D4, BMW 1 E87, BMW 328i E92, Chrysler Grand Voyager, Citroen C5, Dacia Duster, Deu Nubira, Dodge Ram, Fiat 126PL, Cinquecento, Doblo, Ford Escort MK6, Ford Mondeo MK3 i MK4, Honda Civic, Hyundai Accent, Jeep Wrangler Unlimited, Lexus IS250, LS460L, Mazda 6, 626 Wagon, Tribute, Mercedes 190 W201, C-Klasa W204, C-klasa T S203, E-klasa W210, E-klasa T S210, R-klasa W251, S-klasa 320 CDI-L, V221, S-klasa W221, SL R107, Viano W639, Mitsubishi Lancer Evolution 5.9, Outlander, Nissan Almera, Micra, Opel Astra F Classic, HGTC, Vectra C, Zafira B, Peugeot Partner, Renault Megane 2, 3 Coupé, 1 Grand Tour, Saab 9.3, Skoda Fabia 1 Kombi, Felicia Kombi, Octavia 2 Kombi, Superb 2, Toyota Avensis, T25 i T27, Land Cruiser, J120, Yaris 2, Volkswagen Passat Variant B5, Volvo C30, S60 i S80, Mazda 323F, Peugeot 508, Volkswagen Charan, Focus MK2, BMW E21. Ciekawa jest również scena, w której na odprawie naczelnik mówi o skradzionym Audi TT. Jest to oczywiście nawiązanie do innego kultowego już filmu Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem Wesele. Naturalnie w filmie widać również sporo pojazdów policyjnych, zaczynając od takiego samochodu jak Aro 246, wokół którego było kiedyś sporo zamieszania, jeżeli chodzi o przetarg na te samochody, do czego zresztą jest odniesienie w tym filmie. Prawdopodobnie Volkswagen Tiguan, Ford Focus MK1 Kombi, Kia Ceed SW, starszy i nowszy model. Jednocześnie polecam scenkę przy tym samochodzie, która oczywiście jest nawiązaniem do kultowego już wirala z jednostki wojskowej, kiedy jeden z żołnierzy uszkodził sprzęt wojskowy i jego dowódca wydziera się na niego w dość specyficzny sposób. Kolejne auta to Opel Astra G, Skoda Octavia 1 i Volkswagen Transporter T4. A jako uzupełnienie policyjne motocykle Suzuki SV650S. Pojazdy dostawcze, ciężarowe czy autobusy to na przykład Opel Combo, EOS 100, Fiat Ducato, Ford Transit MK3, Ikarusy 260 i 280, Jelcz M121M, Casborer Setra S215HR, Kia z serii K, MAN F90 i FE2000, Mercedesy Actrosy, Atego i Sprintery oraz Turismo, O350, Opel Movano, Scania Omnicity, P400, GCBA przez 32, Solaris Urbino 18, Volkswagen Transporter T4, Toyota Hiace i na koniec poczciwy żuk A111. A ciekawostki to sprzęt budowlany, na przykład koparki K z serii WX, Hyundai 110.7 i Komatsu z serii WA. A także, jak już wspomniałem, mnóstwo, ale to mnóstwo różnych innych pojazdów, które poruszają się na co dzień po warszawskich ulicach. Wesprzyj moją twórczość, odwiedzając link widoczny w tej chwili na ekranie. Dziękuję. Czy warto obejrzeć ten film? Zdecydowanie tak. Nie tylko ze względu na ciekawą realizację, kultowe już dialogi czy grę aktorską, ale przede wszystkim po to, aby zrozumieć, do czego może prowadzić brak kontroli nad własnymi słabościami i chęć władzy. Bardzo dziękuję po raz kolejny, że byliście ze mną.
Zapraszam do polubienia mojej stronki na Facebooku, do subskrybowania mojego kanału na YouTube i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu Auta na ekranie.